Zróbmy jeszcze kilka przykładów na dodawanie ułamków dziesiętnych. Powiedzmy, że chcemy dodać 4,22 setne i 61 i 37 setnych. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się samodzielnie, jak takie działanie wykonać. Ja bym to zrobił tak: najpierw jedności, czyli 4 i w tej liczbie jedności to 61. 4 dodać 61. I osobno, niezależnie od jedności, dodamy setne 22 setne i 37 setnych, czyli plus 22 setne i plus 37 setnych. 4 plus 61 to 65, teraz setne 22 setne plus 37 setnych. Ile to jest 22 plus 37? 20 plus 30 to 50, 2 plus 7 to 9. Czyli to będzie 59 setnych. Dodać 59 setnych. 65 plus 59 setnych to 65 i 59 setnych. Tak jak mówiliśmy w poprzednich filmach, jest mnóstwo różnych sposobów na dodawanie ułamków dziesiętnych. W kolejnych filmach nauczymy się szybszych sposobów, ale chcę pokazać wam różne podejścia do tematu. Ten sposób, z którego właśnie skorzystaliśmy, ja sam wykorzystuję często, kiedy dodaję ułamki dziesiętne w pamięci. Jeżeli ktoś mi powie w sklepie przy kasie, że mam do zapłacenia 61 zł i 37 groszy netto, czyli że muszę dodać do tego podatek VAT w wysokości 4 zł i 22 grosze, to tak właśnie policzyłbym w takiej sytuacji to wszystko w pamięci i wyjąłbym z portfela 65 zł i 59 groszy. Ciekawe czy jest taki podatek, bo to jest jakieś 8% tej kwoty, 10% to by było 6,13 albo 14 w zależności od sposobu zaokrąglania. No, mniejsza z tym. Zróbmy jeszcze jakiś przykład na dodawanie ułamków dziesiętnych. Powiedzmy 3 i 53 setne i do tego dodamy 4 i 72 setne. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania i spróbowania samodzielnie. Jak poprzednio, możemy dodać jedności i niezależnie od tego dodać setne czyli 3 jedności i 4 jedności, 3 dodać 4. I do tego dodajemy setne. 53 setne, 53 i 72 setne. Tutaj plus 0,72 setne. 3 plus 4 to łatwe, to się równa 7. Ile to jest 53 setne plus 72 setne? Zapiszmy to słowami: 53 setne i tutaj 72 setne. 3 plus 2 to 5. 50 plus 70 to 120, czyli 12 dziesiątek, czyli razem 125 setnych. Jak zapisać 125 setnych w postaci dziesiętnej bez używania słów? Można to oczywiście zrobić na parę sposobów. Możemy liczbę 125 rozbić na mniejsze. 100 setnych plus 25 setnych razem 125 setnych. Dlatego rozbiłem 125 na 100 i resztę bo 100 setnych to 1, czyli to jest 1 i 25 setnych, czyli 0,25. Pamiętajcie, że to co nam tutaj wychodzi z dodawania setnych musimy dodać do tej siódemki, czyli 7 plus 1 plus 25 setnych. Czyli z dodawania 53 setnych i 72 setnych otrzymaliśmy 125 setnych, Tutaj, czyli inaczej mówiąc 1 i 25 setnych. No i sprawa się uprościła, bo tę jedynkę dodamy do pozostałych jedynek, czyli do tych siedmiu jedynek. 7 plus 1 to 8 i to 25 setnych, czyli 8 i 25 setnych. Chciałbym, żebyśmy teraz trochę już zaczęli ćwiczyć dodawanie pisemne, według takiego schematu, jak to się najczęściej robi. Zobaczycie, że jest to w sumie to samo, co zrobiliśmy przed chwilą. Usłyszycie w przyszłości, że trzeba podpisać dodawane liczby równo pod sobą, albo wyrównać przecinki, albo zapisać liczby równo kolumnami, albo pozycjami. Chodzi o to, że jedności muszą być pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami i tak dalej. I po prawej stronie przecinka tak samo. Dziesiąte części jedności pod dziesiątymi, setne pod setnymi i tak dalej. 3,53 dodać 4,72. Odpowiednie pozycje dziesiętne znajdują się w tych samych kolumnach. I teraz dodajemy po kolei pozycjami od prawej do lewej. To samo zrobiliśmy wcześniej, tyle że bez jakiegoś szczególnego schematu, bardziej intuicyjnie i w mniej zorganizowany sposób. Za to lepiej rozumieliśmy przez to, co się dzieje podczas liczenia. Mamy tu trzy setne i dwie setne. Dodajemy pozycje setnych. To razem pięć setnych. Dalej mamy 50 setnych i 70 setnych. Wykonaliśmy to dodawanie tutaj. Możemy też powiedzieć, że jest to 0,5 i 0,7 razem 12 dziesiątych. Ale nie możemy na pozycji dziesiątych zapisać liczby dwucyfrowej. Każda pozycja, albo kolumna, albo każde miejsce dziesiętne zawiera któryś ze znaków od 0 do 9. Tylko jeden znak. Ale 12 dziesiątych to to samo co 1. I 2 dziesiąte, czyli w kolumnie dziesiątych możemy zapisać 2, 2 dziesiąte, a jedynkę przeniesiemy o rząd wyżej i zapiszemy w kolumnie jedności. 5 dziesiątych plus 7 dziesiątych to 1 i 2 dziesiąte. I na koniec dodajemy jedności. 1 dodać 3 dodać 4 to razem 8. 8, 2 dziesiąte i 5 setnych. Albo 8 i 25 setnych. Albo 8,25. Dokładnie to samo co tutaj. Sposób prowadzenia obliczeń nie ma większego znaczenia. Wynik zawsze jest ten sam. Oczywiście pod warunkiem, że nie popełniliśmy po drodze żadnego błędu. Mam nadzieję, że widzicie sens dodawania pisemnego. Setne dodajemy do setnych, dziesiąte do dziesiątych i tak dalej, a kiedy otrzymujemy w wyniku dodawania cyfr w jednej kolumnie liczbę większą niż 9, czyli dwucyfrową, to jej bardziej znaczącą cyfrę przenosimy do wyższego rzędu. Dodaliśmy dziesiątę, otrzymaliśmy 12, czyli liczbę dwucyfrową i dwie dziesiątki zostały w kolumnie dziesiątek, a jedynkę, czyli jedną jedność albo dziesięć dziesiątych przenieśliśmy do następnej kolumny, czyli do tej bardziej w lewo. W kolejnych filmach w przyszłości na pewno nabierzecie wprawy w takim dodawaniu i w takim przenoszeniu do wyższego rzędu.